Napiszcie mi w komentarzu, jak nasza szkoła humanistyczna powinna się nazywać. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. No i gdzie te tornada? Mamy jeszcze parę rzeczy skromnych do zakończenia w tej serii, dlatego jeszcze, choć mogę to zrobić właściwie na dwóch odcinkach, spokojnie mogę skończyć tą serię, to jeszcze tutaj się chwilę pokręcimy prawdopodobnie, nie wiem jak długo, zobaczymy. Natomiast to się działo pomiędzy odcinkami. Po pierwsze chciałbym zrobić tutaj ten port pasażerski, w sumie tak, mamy tutaj jeden port pasażerski, a tu nie mamy go. Można byłoby w sumie jakiś tutaj walno postawić. Dobrze, tak czy siak, co się zmieniło pomiędzy odcinkami? Pomiędzy odcinkami rozbudowałem, no pomijając to, że to się działo tutaj oczywiście pomiędzy odcinkami, nowe dzielnice i tak dalej, to rozbudowałem system dookoła naszego rondka. Mamy tutaj też dosyć dużo linii tramwajowych. Po pierwsze, nasza pestka nie kończy już tutaj biegu. Jedzie sobie dalej, bezpośrednio wjeżdża sobie na normalny system torowy. Co prawda tutaj jest sama, ale tutaj się już łączy z innym tramwajem i jedzie sobie bezpośrednio przez nasze całe rejony tutaj turystyczne. I tę turystykę będę chciał tutaj wciągnąć jeszcze kawałek dalej. I na razie zawraca sobie tutaj. Tutaj sobie kończy jedna pestka, a tu druga pestka z kolei ma nowy przystanek w tym rejonie. Już się nie kończy w tym rejonie, tylko jedzie tutaj i ludzie też dosyć dobrze korzystają z tego przystanku, więc to jest dobra nowina. No z takim ciekawym przejściem. Tutaj głównie do tego rejonu jest dojście, z tego przystanku pestki. W sumie pytanie, gdzie on tutaj postawił te nasze porty? Zaraz zerkniemy, postawimy sobie. No i dojeżdża tutaj z przystankiem na razie takim końcowym. Czy ktoś z niego korzysta z tych tu przystanków? No jak widzicie, jest parę osób, nie jest jakoś strasznie dużo. Tu jest też nasza kolej jednoszynowa, która kończyła się tutaj. Podciągnąłem ją, żeby miała wtedy bliższy dojazd. Żeby tak ślepo się nie kończyła. Nasze zoo ma tutaj też jeszcze jedno nowe wejście. Stwierdziłem, że może to być dobre rozwiązanie. No pestka jedzie przez zoo, to jest na pewno na ciekawostka. No i nasz cały tutaj ten rejon. Mamy tutaj nową stację pasażerską. Całkiem ludzie z niej korzystają. Tak samo z tej. Do tej jest bezpośrednio też jeden pociąg, który jedzie bezpośrednio do naszego dworca. Także taki bajer, z takich bajerów. Czy coś tu się jeszcze wydarzyło? Na tramwaj jedzie tutaj bezpośrednio tędy, tędy, tędy i zawraca sobie pod naszym zoo. To jeszcze jest jeden faktycznie tramwaj i chyba jest dosyć popularny z tego co widzę. Luknijmy. W nim jest 14 osób i zobaczymy jak tu wjedzie. Tak, tu zrobimy taki ładny, jednokierunkowy tor. A tak dla bajerów. No i żeby szybciej mógł wjechać, a nie robić tutaj podwójnych zakrętów. To... Zobaczmy, jest 14 osób, 23. No to faktycznie trochę osób z niego korzysta. Także tak, takie tutaj małe dzielnicowe efekty bajery. No tutaj się rozwija też nasza dzielnica, oczywiście cały czas. Po pierwsze cmentarz im tutaj postawiłem, bo go nie było ostatnio w ogóle. Nowe tramwaje tutaj też powoli sobie ustawiam, także tak to wygląda. Tu jest nasz nowy park, ja go będę budować pomiędzy odcinkami, więc na niego nie zwracajcie uwagi. Mało tego, mamy proszę bardzo tutaj stację kolejową, bo mieliśmy tutaj dwie stacje i po prostu wyciągnąłem drugą linię w tym rejonie. Ona będzie jechać gdzieś tu, będzie normalnie ta stacja, no ale na razie tak to jest jak jest. Ten park mi się bardzo podoba. Ludzie z niego powoli korzystają już nawet w celu dojścia do niektórych rejonów. No i akurat teraz jak chcę wam powiedzieć, o, proszę bardzo, tu na przykład do tej jednej ścieżki. Także tak, a tu jest stacja metra, więc żeby oni mieli tu podłączenie, nasz tramwaj, który tu zawracał wcześniej, teraz skręca tu i jedzie. Też dodałem dosyć dużo nowych ścieżek rowerowych w tym rejonach, aby mogli się lepiej przemieszczać rowerami właśnie. I to chyba tyle z najważniejszych rzeczy. W sensie jeszcze jest jedna najważniejsza rzecz. A mianowicie tutaj zrobiłem nowy mega wielki węzeł przesiadkowy pomiędzy tramwajami, a właściwie wszystkim, co się przemieszcza. Wygląda to następująco, stąd możecie się właściwie przyciąć do wszystkiego, co chcecie. Tutaj do tego węzła dojeżdża 5 tramwajów. Dwa są tutaj, każdy na innym torze, a jeden tramwaj ma tu przystanek osobny, ponieważ on przejeżdżał bezpośrednio przez nasz węzeł, więc... Nie było sensu, żebym go jakoś tutaj specjalnie trzymał. Tu jest jeszcze jeden tramwaj, który jedzie w tym rejonie i zawraca sobie. Tak, a propos tramwajów, jeszcze tutaj są.
No i nad tym węzłem długo siedziałem, pamiętam, to faktycznie mi się trochę nad nim zleciało, ale bardzo ładnie się tutaj wyszedł, więc jestem z niego zadowolony i tu też jest, tu jest ogólnie dosyć ciekawa, duża ilość tam torów, jak one tutaj się łączą i nasz węzeł przesiadkowy z tutaj metrem i pociągami jest dosyć duży, więc to też jest na plus, tutaj się dużo osób przesiada pomiędzy tramwajami, a tym naszym środkiem transportu ponadto. Tramwaj stąd nie kończy już tutaj biegu, tylko go dociągnąłem bezpośrednio i jedzie do tej pętli. Także to jest może nowy jakiś łącznik ciekawy, tak mi się przynajmniej wydaje. A drugi tramwaj nowy jedzie bezpośrednio od tej pętli, bo tu będzie jechać w przyszłości tramwaj, do tej pętli, która jest tutaj. No i my w tym rejonie już dzisiaj sobie zostaniemy, pomijając to, że tutaj zaraz postawię jakiś ten port, ale to za chwilę. To w tym rejonie będę chciał wybudować coś ciekawego. Coś ładnego, coś ciekawego, jeszcze nie wiem dokładnie co, ale wiecie wy dokładnie co, bo głosowaliście w ankiecie na ten temat już dosyć dawno, naprawdę dawno. W sensie nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, bo jego nagrywam wcześniej, żeby nie myśleć o nich podczas matury i tak dalej. Także nie wiem dokładnie, kiedy on będzie faktycznie się pojawiać. Co tu się wydarzy? Czy ja będę mógł stąd. Zbyt duża wysokość. O co ci chodzi? Czekajcie, czy a w ten sposób może mi już pójdzie? Czekajcie, muszę wyłączyć siatkę. O. Jest, dobra. Na razie sobie zrobimy to w ten sposób. No, trochę skręciliśmy przez to, ale dobra, już przeżyjemy. No, więc w tym rejonie będzie oczywiście nasza szkoła humanistyczna. I żeby ją tutaj postawić, czekajcie, szukam jej. Szukam, to jest humanistyczne i tak. My sobie tutaj go rozmieścimy w tym całym rejonie, bo tutaj wybraliście w ankiecie, że w tym rejonie byście chcieli, żeby ona się znajdowała. Ta szkoła nie będzie jakoś tutaj specjalnie odgrodzona od innych rejonów, przynajmniej nie mam takiego zamiaru do zrobienia, ale zobaczymy. Bo nie mamy tutaj też żadnego jakiegoś uniwersytetu. Nie sądzę, żebyśmy dobili w nim do ostatniego poziomu, bo nam czasu pewnie zabraknie. Postaw budynek administracyjny. No ma, za chwilę postawię, spokojnie. Bo po prostu sądzę, że nam zabraknie czasu, bo ta seria też sądzę, że raczej długo już się nie, tam nie będzie ciągnąć. Też tam uniwersytet chcę pociągnąć jakoś tu bardziej w tym kierunku, bo tu jest nasza biura IT i będę chciał jeszcze je przeciągnąć na drugą stronę, żeby się przeciągnęły trochę. Także tak, tu jest dosyć dużo ciekawostek, ale najpierw zacznijmy od tego. Spróbuję to postawić. Się wydarzyło? Czemu ona jest tak podziurkowana dziwnie? Nie wiem, na tych granicach, tak przy granicy tam i ogólnie coś to jest jakoś tak dziwnie. Dobra, no tak czy siak. Jest tutaj nasz port, zobaczymy czy będzie w ogóle on wykorzystywany jakkolwiek. Na razie nie jest zainteresowanie. Tu ma dojście bezpośrednio do tego naszego no, stacji kolejowej. Żeby nie było, że mówię, że ma tylko dojście, to jeszcze zrobimy tutaj im ścieżkę bezpośrednią. I na tym na razie pozostaniemy, bo tutaj nie ma sensu więcej kombinować, tak mi się przynajmniej wydaje. I wtedy będziemy mogli jakoś tak przy tym pozostać. Także dobra, czekaj, czy teraz tu by się przydało jakoś to zrobić te przejście. O, dobra. Tu możemy zrobić tak. O. Tu i tu będzie zejście bezpośrednio. Tak, ten słup mi trochę przeszkadza tutaj. Tak szczerze powiedziawszy, i teraz czy uda mi się go? Udało mi się świetnie. A, bo włączyłem sobie to. Czy przez to jakoś trochę gorzej to wygląda? No nie, nie wydaje mi się. Dobra. No to takie tu mamy jakby coś. No jest głównie przejazd. Nie wiem, czy trochę nam tutaj nie zabije ruchu właśnie rowerowego. Miejmy nadzieję, że nie. Bo on mi się tutaj podobał, że był na tej ulicy, a nie mogę zmienić tej ulicy. W tym budynku akurat nie da się tego zmienić, więc no cóż. No, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda, bo tutaj dodałem też parę ścieżek rowerowych, jak widzicie na załącznym lasku. Ta jest bardzo popularna, bo to jest łącznik dosyć główny i tutaj jest. Dobra, trochę widzę, że całkiem nieźle to idzie. Nie wiem, jak ludzie korzystają z tego węzła, no ale no cóż. A, i jeszcze jedna rzecz się zmieniła.
tu jest nowy wiadukt, zmieniłem go. Normalnie był z drogą rowerową, ale musiałem go zmienić, że tutaj teraz przystanek tramwajowy w tym rejonie. To było niezłe wydarzenie, jak to budowałem. I teraz nasz tramwaj tutaj zawraca przy naszej pesce. Czy ktoś z niego korzysta? Okazuje się, że tak. Ale to jest głównie dlatego, żebym tutaj miał po prostu jedną linię taką sobie stworzyłem ekstra. Dobra, czy ktoś z ciebie korzysta? Nie. Zobaczymy, czy to jest tak, że nie są ludzie zainteresowani nim, czy faktycznie on tutaj nie będzie mieć w ogóle popytu swojego. Będziemy patrzeć. Będziemy nad tym się zastanawiać, patrzeć i analizować. Dobra, zacznijmy sobie tą część od tego, że ten tramwaj stąd będzie musiał podjechać do naszego kampusu. To jest na pewno jedna z tych rzeczy. I właśnie się teraz zastanawiam, bo ten tramwaj nam tutaj się z tej strony, w sensie ta stacja kolejowa jest z tej strony wykręcona. My tu jakieś dojście będziemy musieli zrobić, a główny wjazd do naszego tutaj, tego rejonu, to tak, tą drogę sobie wyprostujemy. Chyba sobie wyprostujemy. No na pewno kawałek sobie, chociaż ten zakręt nie jest taki zły, bo on tutaj zakręca wzdłuż tej linii kolejowej, a ta linia kolejowa może być później jakaś przydatna. Dobra, dajcie mi chwilę, a ja tutaj postawię główny budynek jakoś w jakimś sensownym miejscu. Dobrze. No i tym dobrym akcentem możemy przejść do tego, co najważniejsze, czyli nasz kampus, czyli szkoła humanistyczna. Proszę bardzo, gdzie my byśmy tutaj sobie postawili? O! No dobra. Szkoda, że się nie pojawiła żadna informacja o tym, jaki to jest budynek. Albo tak szybko się pojawiła, że od razu ją kliknąłem. Tak czy siak, Akademik Szkoły Humanistycznej, Świetlica Szkoły Humanistycznej, Dział Utrzymania Zieleni Szkoły Humanistycznej, Klub Teatralny i tyle. Dobra, trzeba to będzie wszystko pozostawiać. Tak, mamy jeden tramwaj tutaj dojeżdżający bezpośrednio pod niego, więc sądzę, że to może mieć jakieś tam początkowa przywileje, pomocy i tak dalej. Tutaj wyrzut sobie zepsuliśmy. Właśnie, pewnie napięcie będzie potrzebować. Tak, to dobrze, że tutaj w sumie ten kabel mamy. Wtedy możemy sobie bezpośrednio od razu go podłączyć z naszym obiektem. Atrakcyjność kampusu, tak, wiem, że atrakcyjność będę musiał zwiększyć i tak dalej, ale na razie to najpierw potrzebujecie prądu, wodę, wodę jakimś cudem masz. Nie, jakim cudem mi się tutaj to udało faktycznie już ci dać tą wodę, ale dobra. Tak, tu widzę, że te rury są tak bardzo ponakładane jedne na siebie, że nie wiem co. Na razie tutaj jest takie dziwne skrzyżowanie z pętlą tramwajową gdzieś tutaj wywalaną w kosmos. Ale stwierdzimy, że nie mam pomysłów jeszcze, jak tutaj zmienić tę drogę, a ten sposób było najlepiej to pozmieniać. Więc no, tak to wygląda. Czekaj, tutaj widziałem ten autobus turystyczny. Czy on naprawdę podjeżdża tu? Czemu on aż tak jedzie? A, bo on jedzie tutaj. I on w dwie strony ma tu przystanek. A nie, on jedzie dalej. Okej, on jedzie przez autostradę, no dobra. Tak, w ramach jednokierunkowej tu atrakcji turystycznej w sumie możesz podjechać gdzieś tu. No, w sumie czemu nie. Ale w drugim kierunku też możesz podjechać, żeby nie było. To pod nasz kampus będzie się podjeżdżać jeszcze jakieś autobusy. Wow,
Autobusy, które korzystają z dwóch pasów. Niemożliwe. A jednak. Dobra. No to tak, to w tych rejonach po prostu musimy coś tam poustawiać. Większość chyba tego kampusu poustawiona na zasadzie tych ścieżek, które tutaj są. Tak, bo nie chcemy się tutaj jakiś dróg robić i tak dalej, tego całego infrastruktury. W sensie część budynków, na pewno tych większych wydziałów, damy tam przy drogach. Ale raczej nie wszystkie. A, jeszcze jedna rzecz, tutaj mogą się budować na wybudowce. Proszę bardzo, tutaj, bo tu nasz tramwaj przyciągnęliśmy. I tu się na razie ślepo kończy, ponieważ właśnie mieliśmy poustawiać nowe budynki. No i tak, akademiki. Akademiki bym poustawiał tutaj nad wodą. Z dobrym dojściem oczywiście, wiadomo, do naszego tej tramwaju. Ale nad wodą sądzę, że to może być dobra, a no przy okazji turystyczna atrakcja. Tak wyglądają studenci, dzieci. Znaczy, ja za parę miesięcy to ja tam będę mógł jakimś być. W końcu będę wiedzieć, do którego pójdę, to tak. W sumie pewnie jak teraz to wygląda, to ja pewnie jakąś maturę piszę w sumie. W sumie, jak tak sobie myślę. No, to dziwne dla mnie uczcie. Dobra, to tak, zróbmy sobie, żeby one były po dwa, z jakimiś tam małymi przerwami i pomiędzy nimi później będzie właśnie jakaś ścieżka. Tak, tu mi trochę poszło do góry. I czy ja coś z tym fantem mogę zrobić? Bo to mi się bardzo nie podoba. Chyba. Czekajcie. O, w ten sposób. Możemy tu trochę wyrównać to i może dzięki temu trochę to będzie lepiej wyglądać. Tak, w ogóle pierwszy rok to mamy się nie musimy się przejmować pierwszym rokiem, jak on wyjdzie w tym naszym uniwersytecie. Bo my tu nawet nie mamy budynków, a my tutaj go budujemy nie na pauzie. Także tu się może dziać bardzo dużo rzeczy. Okay. Widzę, że trochę tutaj skraszowałem naszą... A, mamy jeszcze to. Szkoła pedagogiczna. No to jest ważne, żeby postawić jakąkolwiek w sumie szkołę. To za chwilę postawimy. Sądzę, że będę chciał tutaj, taki mam zamiar przynajmniej, aby zrobić tutaj... Na pewno nie coś takiego. A tutaj głównym naszym środkiem transportu był Bambaj i kolej linowa, zresztą zawsze to robię w kampusach w sumie. W sumie to jest nic dziwnego pewnie dla was. Także tak. A tam i jeszcze metro będzie, w sensie metro będzie jako środek komunikacji tutaj dosyć dobry, bo tu mamy właśnie metro przejeżdżające. Chciałbym tu zrobić stację naziemną. Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i tu w ogóle gdzieś gdybym tutaj w sumie ten kampus trochę inaczej postawił, to nie byłoby złe w sumie. To my moglibyśmy... Dobra, wiecie co? My to trochę lekko przestawimy. Tak, że ten budynek będzie naszym... Bo dzięki temu, że on jest właśnie w ten sposób postawiony, to trochę tracimy tej tylnej części, a też wątpię, żeby tu dużo osób dojeżdżało bezpośrednio tylko i wyłącznie do niego. Dobra, no my tutaj sobie lekko zmienimy tą sytuację na timelapsie pewnie jakimś krótkim. Na jakimś krótkim timelapsie. Damn.
No dobrze, postawmy sobie tutaj, wow, jakie to jest duże, szkoła pedagogiczna. Chciałem ją tutaj sobie postawić i oddzielić się właśnie od tych Builders of IT, ale nie wiem, czy on tutaj nam wejdzie. Nie no, wejdzie, jakoś wejdzie. Jakoś tak postawimy, żeby tutaj wszedł. O, od tej strony po prostu sobie odgrodzimy. Działy, ogólnie wszystkie działy będę chciał, żeby miały dojazd samochodowy, no bo one trochę inaczej działają, to są trochę większe, ważniejsze budynki, wydaje mi się. O, zresztą on tutaj ma ludzi. Także tak, mam plan, jak zaraz wam powiem, tutaj się zmieniło. Zróbmy dojazd, o, proszę bardzo. No dobra, to tak, po pierwsze postawiliśmy sobie nasz tutaj główny budynek. Zobaczymy, jak w ogóle będą tutaj studenci. Okej, okay. Mamy dużo studentów, mamy mało prac naukowych, tak, faktycznie prac naukowych nie zrobiliśmy żadnych. Kinematografia, niech będzie, przyznaj. I dajmy sobie na razie, dorzućmy do tego 2000, no dobra. I tak, brakuje nam jeszcze atrakcyjności kampusu, ale nie postawiliśmy wszystkich budynków, więc to akurat jest w porządku. No dobrze, na razie tutaj nie ma jeszcze akurat jakichś problemów. No i tak, nasz Bambaj tutaj sobie jedzie wzdłuż tej naszej artylerii. Zrobimy tutaj też jakieś przejścia już. Nie mamy jeszcze stacji metra, to prawda. Ale nad tym pracuję. A na pewno w dzisiejszym odcinku jeszcze będę chciał ją tutaj postawić, bo to jest ważna rzecz, żeby tutaj była. Bo jak jej tutaj nie będzie, no to będliwa. Przy okazji sobie rozwinęliśmy bardzo system wody i to właśnie musimy zmienić. Bo tutaj dodałem parę nowych naszych pomp. I jak one tak będą nam tutaj wszystkie pompować, to nam ta woda zniknie tu kompletnie. A je włączyłem, postawiłem głównie do tego, żeby tutaj było dobre miejsce. No bo one tutaj w przyszłości tak czy siak będą. Więc o to tu mi bardziej chodziło, bym wręcz tak powiedział. Podczas stawiania ich tutaj wszystkich. No ma, zróbmy sobie tu w ogóle ścieżkę jakąś. Tak przy okazji, jakoś z tego, może nie z drzewkami, bo tutaj drzewek to nie powinno być. Dobra, dajmy sobie dojście bezpośrednio od tego do tego, dobra. I no tutaj nasz przystanek tramwajowy jest obok, w tym rejonie. Się zastanawiam, czy tutaj nie powinno być więcej, bo tutaj pewnie nie ma żadnego. A czy tu jest przystanek? Czekajcie. Czy tam jest przystanek? Nie to, nie kamera kinowa, nie prowadź, daj mi to, idź. Czy tu jest przystanek bambajowy? Nie widzę. Bo przystanki bambajowe mają takie znaczki, o. O, jedzie tramwaj. Czy on gdzieś tu się zatrzyma? Nie, on tutaj się nigdzie nie zatrzymał. Dobra, to może zróbmy w sumie więcej sobie trochę tych przystanków. Gdybyśmy postawili jeden tu, drugi tu, a ten byśmy przestawili tu. Nie tu, na pewno nie tutaj, tutaj. I w ten sposób może to trochę będą bardziej, no więcej przystanków, mniej dojścia i tak dalej do bombajów. Więc sądzę, że takie rozwiązanie może być dobre. Tak, tu w ogóle widzę jest ten nasz ruch robotowy. Powoli się tam rozprzestrzenia. Więc właśnie, on tutaj się tak ślepo kończy. A ja chciałem go tutaj gdzieś pociągnąć trochę dalej, więc tu na razie go dotąd dociągniemy, pewnie jakieś... W sumie tu możemy zrobić sobie przejście budą. Raz, dwa. Czekajcie. O, w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Powiedz, że pójdzie. Pójdzie jak jakoś przeciągniemy, dociągniemy. O, dobra. I tutaj jest zejście. No dobra. No powiedzmy, że ujdzie. Takie coś. I takie coś. No dobra, to takie, taki bajer możemy tutaj w sumie dostawić, to może będą ludzie korzystali. Czy ktokolwiek z tych bambajów korzysta tutaj? Obstawiam, że nie. A, jeszcze jedna rzecz, która się faktycznie bardzo zmieniła. Tak, po pierwsze on tutaj wygląda lepiej. Według mnie jest teraz, te samochody mogą przejeżdżać i tak dalej. No, ruchu oczywiście samochodowego tutaj nie ma. No bo nie wiem, po co by miało jechać tym mostem na razie, jak mamy tutaj autostradę. Natomiast on jedzie bezpośrednio sobie tutaj na razie do tej autostrady. Jak przyciągniemy w końcu tą drogę tutaj z naszymi trolejbusami, to trolejbusy też tutaj będą jakoś się... No jakoś tu będzie konflikt z tramwajem, natomiast tego jeszcze nie mamy. I nasz tramwaj jedzie bezpośrednio do tego rejonu, gdzie można się przesiąść do na stacji kolejową. I stwierdziłem, że to może być właśnie dobry punkt przesiadkowy. Także tak, takie tutaj bajery mamy aktualnie. Czy coś tutaj bym jeszcze zmienił teraz? No tak, mamy ten nasz tutaj
już faktycznie jakieś elementy infrastruktury, to tak, na pewno dział utrzymania zieleni, jeden tu trzeba postawić, bo to jest ważne. Klub teatralny to bym dał jakimś na razie zacisznym miejscu. Takie zaciszne miejsce tu jest właśnie na obrzeżu, na obrzeżu tego kampusu. Możemy sobie stworzyć takie tutaj zaciszne miejsce, bardzo, klub teatralny. Jak my go tutaj sobie postawimy, to będzie całkiem nieźle i z tego co widzę, to jest tyle. Akademiki. Akademik sobie tutaj jeszcze bym jeden postawił w tym rejonie. Tak, w ogóle jest przejście dla pieszych, dlatego tak to specjalnie budowałem, żeby dało się tutaj zrobić z tym przejściem coś jeszcze sensownego. To tak, tutaj jest to dojście, my sobie je trochę zmienimy. Ponieważ tutaj jest przystanek, no to jak jest przystanek, to wiadomo jakiego koloru powinien być tutaj ten nasz przejście. Zróbmy coś takiego. Natomiast głównie mi tutaj chodzi o to, że w tym rejonie bym sobie zrobił przejście górą nad naszym skrzyżowaniem i wtedy będzie trochę lepiej to funkcjonować, przynajmniej się tak wydaje. Raz, dwa, trzy, dobra. Czekaj, o. I tutaj będzie nasz ty. Postawiłem sobie go tak na chybił, trafił, po prostu, aby ta nasza właśnie świetlica tu była. Nawet trzeba trochę odsunąć. No teraz jest niefunkcjonująca przez to, ale to spokojnie, to nie jest problem, bo nie budujemy na razie tutaj industrii. W ogóle miałem nagrywać dzisiaj industrii zamiast krainy, bo kraina to na cały czas tutaj jest, ale stwierdziłem, że nie wiem co mam tam zrobić. W sensie industrii tak dawno trochę już nie nagrywałem i tam jesteśmy na zakończeniu tej serii, że na razie po prostu nie mam pomysłów co tu konkretniej wybudować, dobudować i tak dalej. Ale na pewno to się niedługo tamtą serię skończymy. Zresztą teraz tutaj dla mnie będzie maj, to w maju prawie wszystkie serie ze Skylinesów pokończymy, tak żeby stworzyć jedną, w której faktycznie będziemy wszystko sobie budować i tak dalej. Także to będzie trochę już bardziej uporządkowane w końcu. Domyślam się, że część z was powie w końcu, ja chyba też powiem w końcu, bo to długo już trwało, że faktycznie nie mieliśmy takiego sensownego tego zakończenia. No i za dużo tych serii było, każda inna i w ogóle. To tak, to całkiem nieźle wygląda. Jak tam jest? Czy mamy odpowiednio dużo? Mamy odpowiednio dużo prac naukowych. Nam teraz brakuje do kolejnego poziomu. Nieźle bym powiedział. To nawet nie muszę tutaj zbytnio nic robić. Premia wykształcenia. Koszt, co to jest? Wizytujący uczeń. To na pewno będę chciał dodać. W sumie może to dodać. Premia wydziałowa plus 25, koszt wzrostu opłat plus 25. No dobra, no to opłat na razie tutaj nas nie interesują. Przyspieszmy sobie w sumie czas. Mamy w ogóle 145 tysięcy ludzi w moim mieście, a jakbyście byli ciekawi ile potrzebujemy do wygranej to 150, to jest 5 tysięcy i to mogę zrobić tak o pyk. Dlatego po prostu się spowolniamy. Ile jest osób w naszym tutaj aktualnie? 2000! Ja nie mogę! Skąd oni się tu zjeżdżają? Te nasze akademiki muszą być przepełnione. 270, 267, 280, tu jest już 291. Okej, no to faktycznie. Sądzę, że na tych ścieżkach będzie w tych akademikach dużo osób i z tego tramwaju będzie dużo osób korzystać. On tu taki był sobie bidi-bidi, a teraz to będzie takie... O, to jesteś tym tramwajem, co jedzie przez kampus, tak? No to... Czekajcie, bo szukam tego... O, jesteśmy. Tu sobie oczywiście damy sobie urząd poczty, bo go tu nie ma. A to wiadomo przecież, że jest jeden z ważniejszych. W ogóle sortownie. My mamy mało sortowni poczty, jeśli dobrze mnie mam. Gdzie mamy sortownię poczty? Wydaje mi się, że gdzieś kiedyś postawić. Czy my w ogóle mamy jakąś sortownię? Mamy. Tu jest jedna z sortowni, cmentarz opróżniony. W ogóle opróżnianie cmentarzy w Skylinesach to też według mnie jest bardzo ciekawa rzecz. Dobrze, tu jest jedna sortownia. No ale niemożliwe, żebym miał tylko jedną, pewnie jest gdzieś druga jeszcze. Tak, tu nie ma, właśnie w tym rejonie można tutaj gdzieś ją postawić, bo tutaj tu aż się prosi, to jest takie właśnie techniczne rejony, te trochę, fabryk i tak dalej. I taka sortownia by tu wpasowała się w ten klimacik. Tu jest w ogóle też farming simulator. Który farming tutaj simulator właśnie wygląda w ten sposób, że też trzeba go rozbudować. W ogóle w tym mieście jest dużo rzeczy, które trzeba było po prostu rozbudować, a nie jest to zbudowane.
Dobrze, to tak, tu sobie postawmy to. Stawmy sobie to. To jest i tak zbyt dużo powiedziane. W tym mieście trzeba będzie zrobić, ponieważ tak jak mówiłem, już niedługo się naprawdę zbliżamy do końca. Dużo takich przygotowań. Właśnie, żeby podokańczać różne rejony, bo my tego miasta całego na pewno nie wykorzystamy i sądzę, że z jeden czy nawet dwa odcinki będziemy mieli tutaj już po faktycznym wygraniu scenariusza. No i chcę po prostu tak skończyć to miasto, żeby nie było, a tutaj widać, że coś brakowało, tu nie skończy, tu widać, że jest tu jest granica i w ogóle. Takich właśnie jest nie chcę, żeby były w naszym mieście. Dobra, jest 26 minuta odcinka. Sądzę, że możemy powoli się zbliżyć do końca tego odcinka, budując tutaj stację metra. Akurat obok jest nasz tramwaj. Tramwaj tu pewnie skręci i podjedzie pod to. Dobra, to tak, jakbyśmy tutaj mogli sobie to postawić, bo ten nasze metro tu w ogóle ostro później pikuje w dół. Co? Idzie tu nieźle, dosyć mocno. Więc ja tu zbytnio nawet nie mogę zmienić lokalizacji tego. Znaczy zbytnio. No, zmienimy. Trochę na pewno będziemy musieli zmienić. Po prostu niedużo. Dobra, tak, wyłączmy sobie to. Chociaż w sumie to możemy sobie akurat zostawić. Musimy sobie odmierzyć chyba tyle kratek. Dobra, next to będzie coś takiego. Okej. I teraz gdzie jest nasza stacja metra? Tu, naziemna. Źle zbudowaliśmy. No i właśnie się zastanawiałem, bo zawsze tutaj akurat te stacje metra mają inaczej postawione torowisko w stosunku do tego, jak ma postawione stacja kolejowa, przez co zawsze się mylę. To jest autentycznie, prawie zawsze się mylę z postawieniem tej stacji idealnie. Dobra. No i tutaj będzie wyjazd z dołu. O, no i udało się postawić. To dobrze. No dobrze, tak jak udało mi się tutaj to całkiem nieźle postawić, to w ogóle mi się podoba, że ten płotek, jaki jest właśnie z góry zjazd, to on się tu idealnie łączy. To jest bardzo mi się podoba. Ale mniejsza z tym, co mi się bardzo podoba. Bo musimy sobie to jakoś podłączyć ten budynek. On tu będzie na pewno podłączony poprzez tą drogę i sądzę, że ona będzie tutaj skręcać do naszego tramwaju. I w tą stronę to sobie przeciągniemy prawdopodobnie. Tak, będzie po prostu taki zwykły wjazd na autostradę, o taki, i tu gdzieś będzie jeszcze pętla tramwajowa. Tu gdzieś będzie. Dobra, o, dobra, niech się zapisze i mam pomysł w sumie, jak to możemy zrobić, tylko muszę zmienić torowisko na jednokierunkowe. Torowisko tramwajowe, jak to ładnie brzmi, to są po prostu tory tramwajowe, bez przesady, że tak powiem. No dobra, to tak, to mamy zrobione. Teraz ten tramwaj tu miał przystanek, to sobie trochę zmienimy. Teraz jakby tutaj sobie to trochę pozmienić, żeby nie było tu też jakiejś gwałtownej rewolucji. O. No, sądzę, że tak to możemy zrobić. Dobra, no i teraz tak, ty będziesz mieć tu przystanek pod naszą stacją metra, no bo wiadomo, to będzie miało dosyć dużą popularność. Tu będzie jeszcze jeden przystanek, no i tutaj po tej stronie też jakiś musi być. O, no to może być dobry rejon w sumie na taki przystanek. No i tak, na pewno nie to. Na pewno nie to, co właśnie się odpaliło. No i skoro tu są przystanki, to przydałoby się zrobić, żeby one faktycznie wyglądały jak przystanki. Teraz tak, te ścieżki są w ogóle dobre. Te kampusowe, te z Politechniki, te z humanistycznej. Ponieważ one się niczym od siebie nie różnią poza jedną rzeczą. Ta różnica polega na tym. Zaraz zresztą wam pokażę. Wybudujemy sobie kawałek taki, taki i. No jeszcze mamy tą szkołę. Tak jest tyle. No i zobaczcie, czym one się różnią. One się różnią tylko i wyłącznie tym, że tu jest taka ławka, tu jest taka ławka, a tu jest taka ławka. I niczym więcej. No dobra, śmietniki są jeszcze inne. Tak, śmietniki się różnią. Czy latarnie się różnią? Latarnie się nie różnią. A nie, latarnie się różnią też. Ten ma taką latarnię. Ten ma taką. A te. No, jedna latarnia jest. Nie, to też jest inna chyba.
No to tak, ławeczki, śmietniki, a natomiast kolor naszego podłoża jest taki sam. I to mi się trochę wydaje, że mogliby tutaj pracować więcej. Bo tak, jeżeli nie chodzi się po mieście, gdzie normalnie, jak się nie ma na przykład skanerów na PS4, to tego się nie da robić. No to jest lipa. Jest lipa. Dlatego dobrze, że gram na PS4, bo tutaj to działa dobrze. No i tak, tutaj na pewno ta ścieżka pewnie... Tak, ta pójdzie sobie pewnie dalej prosto, ale to jeszcze zobaczymy. Tak, możemy włączyć play i tu dodać nasz pit stop. Właściwie stop dla naszej linii meta. Ok. No i dojście do tej linii meta też byśmy zrobili jeszcze jakieś tutaj piesze. Bezpośrednie tutaj odtąd. Tak. Żeby można było też jakoś tutaj dojść bezpośrednio do różnych rejonów naszego. No bo wiadomo, że tramwaj to na pewno będzie jako główny komunikacyjny tej węzeł dzięki temu, ale zobaczymy, czy tylko i wyłącznie on. Co byśmy zrobili przejście dołem? Byśmy sobie zrobili. Ale żeby ona jeszcze ładnie wyglądała, łe, to szalejesz. Ładnie wyglądające przejście zrobione w Skylinesach bez modów. To jest... Znaczy to jest możliwe, ale to jest trudne. Dobra, tutaj zrobimy teraz coś takiego i się zrobiło. To jest bardzo duży problem, że pod wiaduktami wszelkiego rodzaju się coś takiego robi. I w sensie, ludzie normalnie przez to przechodzą oczywiście, no ale to nie o to chodzi, żeby ludzie normalnie przez coś takiego przechodzili. Po co to w ogóle się buduje tak do góry, nie wiadomo, w kosmos wywalone. Tu? Strasznie duży temat. Właśnie to jest pod wszystkimi tego typu wiaduktami. Takie są problemy. No i bardzo denerwuje. Tego nie było zawsze zresztą w Skylinesach. Ogólnie dużo się rzeczy pozmieniało tam jakoś w różnych aktualizacjach i tak dalej. Powychodziły różne bugi. Przecież środowisko na przykład tramwajowe. No już jest poprawione oczywiście, ale był taki okres, że środowisko tramwajowe od Snowfalla właśnie było tak rozwalone, nie wyglądało w ogóle, tory nie potrafiły się układać. I co ciekawe, bezpośrednio po emisji Snowfalla, dodaniu i tak dalej, on wszystko dobrze działało. Później w jakiejś aktualizacji po prostu to zepsuli, i to nie było naprawione przez długi okres. Naprawdę, to był długi okres. Czy tutaj bym dodał sobie to... No ma tamto zejście doła mi się nawet podoba, ale tu bym zrobił... Ale tu bym cały czas chciał mieć to wejście. Jakby to zrobić. Okej, okay, dobra, jest. No dobrze, to tak, tutaj nasze przystanki. Czy ktoś korzysta z ciebie? Jedna osoba jedzie. Wow. Na bogato. A, ty nie masz prądu. No tak, to ty możesz nie działać, jak nie masz prądu. To jest możliwe. Tu w ogóle jeszcze nie ma drzewek żadnych, to też jest problematyczne. Ale sądzę, jedna osoba jedzie. A, to chyba jakiś osoba, która lubi komunikację miejską. Żeby tak jechać daleko, bez sensu trochę. Dobrze, timing pewnie jest 34 minuta. Tak, to się tutaj zasiedziałem. Będziemy siedzieć, patrzeć, jak nasz kampus będzie się rozwijać. Atrakcyjności mamy dużo. Nawet nasz kampus zarabia. Wow, jak to jest możliwe? Czekajcie. Z czesnego mamy 16 tysięcy, to dużo. To dużo szczesnego mamy, bo widziałem, tak, patrzę na te akademiki, one są pełni zapełnione. Wydatki na sport. O, to sport możemy w kolejnym odcinku sobie zrobić. Koszty kadry akademickiej 2000, tak, bo tam podciągnęliśmy chyba do 2000, tak. I przepisy, no to aktualnie są zerowe, no bo to jest wymiana. Dyscypliny sportowe 0, atrakcyjność kampusu. Budynki kampusu 250 dają nam. Liczba studentów. 3266 na 63. Czekajcie, jak to jest możliwe? Maksymalna liczba studentów na tym obszarze kampusu. Zwiększ maksymalną ilość stawiając budynki i wydziały kampusu. Ok. Wydaje mi się, że my jesteśmy ponad to, co może być tam. Czekajcie. Ile tam jest? 3763, tyle może być, a jest 3293, okej, okay, ale jesteśmy naprawdę prawie pełni. Prawie pełni jesteśmy w tym kampusie.
Rok akademicki dobiega do końca za 27 tygodni. No dobra. Dobrze, że czesne tutaj jest niezłe. I jeżeli bardzo dużo osób w tych akademikach siedzi, to wiecie co? Na koniec postawimy sobie jeszcze jeden akademik. Bo bardzo rzadko mam, żeby faktycznie tak dużo osób siedziało w akademikach. Bo w sumie bardzo rzadko buduję kampusy. Bo one są duże, ale jak widać, one ładnie nawet dają się zarobić. Zobaczmy teraz, jak w budżecie w ogóle wyglądamy teraz. Tutaj ja bardzo rzadko zaglądam, więc no. Zobaczmy, to tak, pożyczki to nie. Zarabiamy 253 tysiące na tym. Na szkole humanistycznej 16 tysięcy. Całkiem nieźle na transporcie publicznym zarabiamy, w turystyce, bo to jest 27 tysięcy. Wow. Wow, no nieźle. Wycieczki autobusowe są o wiele mniejsze. Tam z tego co widzimy, jakiś to jest mały odsetek. Rejony handlowe 1000, obszary parkowe 3000. Turystyki mamy 10 tysięcy z zarobku, a z wypoczynku, czyli rozrywki, jest 24, a z ekologii 2000, to jest dookoła te nasze parkingi. No i tak, przemysł poziomu trzeciego 9 tysięcy, rolnictwo mało 400. Ale tak, rolnictwo to w sumie to nie jest najważniejsze, ważniejsze jest industries. A, no i biura, cluster IT 20 tysięcy, wow, ładnie. Rolnictwo 11 tysięcy. Leśnictwo 24, ropa 49, pomimo tego, że nie wytwarzamy żadnej ropy. Ciekawe. Złoża rudy 7 tysięcy, przemysł rybołówstwa. Rybołówstwo w ogóle wam już pewnie mówię parę razy, to jest jedna z najlepszych przemysłów, jaki możemy zobaczyć. Jak widzicie, tu jest 22 tysiące i pół. 22,5 tysiąca, to jest naprawdę dużo. I unikalne fabryki i magazyny 132 tysiące, też naprawdę całkiem nieźle zarobki. No i komunikacja. Najwięcej zarabiamy na... To jest tramwaj czy metro? To jest chyba tramwaj. Nie, to jest metro raczej. Czekajcie, luknijmy. Ta ikona... Bo one się bardzo mało różnią od siebie. Dobra, zapamiętuję ikonę Bambaju. Okej, okay, ikona Bambaju... Nie, niemożliwe. Okej, okay, bez tych drzwi po środku to jest tramwaj. Bez drzwi po środku to jest tramwaj. Tramwaj zarabia... No to tramwaj najwięcej zarabia, 7 tysięcy. Dalej jest pociągi 5 tysięcy, no i metro 3 tysiące. A, jeszcze promy albo statki. Pewnie statki. No, tu jakieś powiadomienia mi cały czas lecą. No i autobusy wycieczkowe i całkiem nieźle zarabiamy nawet na naszych wjazdach do miasta. Dobrze, tym dobrym akcentem z naszym kampusem kończymy dzisiejszy odcinek. Postaramy się w kolejnym odcinku wbić kolejne poziomy, aby dalej tutaj się rozbudowywać. I jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, kiedy się pojawi kolejny odcinek. Naprawdę. Miejmy nadzieję, że niedługo, bo akurat lubię. Zresztą w krainie to na to sobie dosyć często i siedzę. Może ten park będę robić. Tam pomiędzy maturami. W sensie, w tym mieście jestem o wiele częściej niż nagrywam. Bo tu po prostu jakieś tam różne smaczki i inne bajery dokręcam. Także od razu mówię. W kolejnym odcinku, pomijając to, że będziemy to rozwijać, to tu zaczniemy robić nasze centrum rozrywki. Nie będzie to jakieś ogromne. I skończę jeszcze zoo, bo w sensie zoo trzeba drzewka dodać. Ale widzę, że całkiem nieźle nawet nasze zoo zarabia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!